uroczystości. Jest to spięcie klamrą tego kilkuletniego dorobku, czasami dwuletniego, jeśli chodzi o studentów drugiego stopnia, czasem trzyletniego, jeśli chodzi o pierwszy, czasem pięcioletniego. Natomiast dzisiaj chcemy się w jak najliczniejszym gronie spotkać, żeby uroczyście podsumować ten czas studiów i być może również pomyśleć o przyszłości. Szanowni Państwo, nasi drodzy absolwenci, zżyliśmy się z Wami tyle lat i niestety co roku cierpimy z tego powodu, że my zostajemy, a Wy sobie idziecie w świat, jakieś lepsze, ciekawsze miejsca. No ale tak to już jest urządzone. No, przychodzą Wasi następcy, którym też musimy okazać i serce, i tutaj szacunek, i też gdzieś tam w perspektywie tych kilku lat spotkać się z nimi, tak jak dzisiaj z Wami się spotykamy. Moi mili, polubiliśmy Was, mimo że czasami pewnie doskwierało Wam nasze przywiązanie do Was, no ale pamiętajcie, że czasami te łzy, które były, ale myślę, że częściej jednak radość, wynikały z tego, że chcieliśmy Wam zaoferować to, co jest najcenniejsze dla Was młodych, czyli dobrą wiedzę, dobre wykształcenie, które da Wam porządny start w przyszłość. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale w tym roku przypadł czas oceniania wszystkich jednostek naukowych w Polsce. Także nasz wydział był oceniany. I muszę powiedzieć, że ocena wypadła bardzo dobrze. Na 26 wydziałów prawa w Polsce, publicznych i prywatnych, tylko 6 wydziałów otrzymało najwyższą kategorię naukową, kategorię A. I wśród tych 6, myślę, że bez trudu zgadniecie, który wydział się znalazł. Także wydział należy do elity wydziałów prawa i administracji w Polsce. Mam nadzieję i jestem przekonany, że to jest dobry prognostyk dla Waszej przyszłej drogi życiowej. To znaczy, że dyplom, który otrzymacie, dyplom z tym napisem, że jest to Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ma swoją realną, wymierną wartość i myślę, że na rynku pracy będzie się liczył. Także to znaczy, że ten wybór, który tam parę lat temu dokonaliście, był wyborem bardzo dobrym, bardzo dobrym. I to znaczy, że być może te nasze wymagania, które niektórym właśnie doskwierały być może bardzo, były jednak w dobrej wierze i z pożytkiem dla nas wszystkich. Jakie są nasze oczekiwania wobec Was? Myśmy już swoje zrobili. Daliśmy Wam porządne wykształcenie, ale chcielibyśmy teraz, abyście Wy, oprócz tego, żebyście odnieśli sukces, żebyście się odnaleźli na rynku pracy, żebyście, zresztą nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym, mieli wiele sukcesów, to chciałbym, żebyście w tej przyszłości byli także wizytówką naszego wydziału. Wizytówką naszego wydziału. Żeby gdzieś tam na różnych obszarach, na różnych odcinkach życia, żebyście te Wasze sukcesy, żeby one oprócz tej satysfakcji dla Was, tych korzyści wymiernych dla Was, także przynosiły nam coś. Czyli żebyście byli tą naszą wizytówką, żebyśmy mogli się Wami chwalić, tak jak chwalimy się Waszymi poprzednikami, których jest wielu i którzy również bardzo wiele dobrych rzeczy dla kraju zrobili. Także, moi drodzy, jeszcze raz serdecznie Wam gratuluję. Mam nadzieję, że w Waszych sercach zawsze będzie gdzieś tam jakieś takie małe, może troszeczkę większe miejsce także
dla nas, tych, którzy no, też staraliśmy się jak najlepiej Wam służyć swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Także wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, jak to się mówi. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Szanowni absolwenci, przede wszystkim chciałabym Państwu pogratulować tego sukcesu, który osiągnęliście. Każdy z Państwa indywidualnie wie, ile wysiłku go to kosztowało, ile było momentów trudnych, momentów, w których mogliście się Państwo zastanawiać, czy dacie radę, czy wybór był słuszny. Naprawdę to jest taki moment teraz, gdzie możecie świętować, gdzie możecie mieć poczucie satysfakcji, że wykonaliście ciężką, naprawdę żmudną pracę i są tej pracy efekty. Gratuluję również członkom rodzin, które dzisiaj są na sali, bo często jest tak, że to właśnie rodzice o wiele bardziej martwią się i trzymają kciuki za swoje dzieci, bardziej przeżywają każdy egzamin niż sami zainteresowani. Oczywiście potem w biegu pokoleń sytuacja się powtarza, więc również gratuluję rodzicom, dziadkom za to, że właśnie ich dzieci, ich wnuki są absolwentami Wydziału Prawa i Administracji. Na pewno jest warto mieć w pamięci ten sukces i warto go często wspominać i czerpać z tego dodatkowe siły w momentach następnych, w momentach trudnych. Chciałabym, gratulując Państwu, zasygnalizować tylko, że jako absolwenci Wydziału Prawa i Administracji macie przed sobą w życiu zawodowym bardzo odpowiedzialne zadanie. I warto o tym pamiętać. Jeśli będziecie prawnikami, jeśli będziecie urzędnikami, będziecie bardzo często mieli szczególny zakres władzy. I jest ważne, żebyście łączyli władzę, którą otrzymacie, mniejszą, większą, chwilową, wieloletnią, z poczuciem odpowiedzialności za to, co z tą władzą zrobicie. Żebyście Państwo wiedzieli, że władza w dzisiejszych czasach ma charakter naprawdę służebny. Że ta władza ma do czegoś służyć. Chciałabym, żebyś mogła zobaczyć Państwa sukcesy jako urzędników, jako prawników, ale również ludzi, którzy aktywizują się w innych sferach zawodowych, jako tych, którzy są odpowiedzialni, odważni, kreatywni. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będę mogła wielokrotnie być dumna z tego, że właśnie ktoś z Państwa, wielu z Państwa studiowało na naszym wydziale. Gdzieś tam w tym naszym takim życiu publicznym takich cech brakuje. I chodzi o to, żebyśmy my, utyskując na to, że wokół nas nie zawsze dzieje się dobrze, jednocześnie starali się być tymi, którzy sami, nie oglądając się na innych, będą starali się wykonać swoją pracę. To, co do nas należy, jako prawnika, jako urzędnika. Namawiam Państwa do tego, żeby o tym stale pamiętać. Celebrując sukces, wiedzieć o tym, czemu on ma służyć. Zastanawiać się nad tym, co chce zrobić w zawodzie, który wykonuje. Czemu ma to służyć. Gratuluję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej uroczystości. Mianowicie tym punktem jest wręczenie tak zwanych lokat. Lokat dla osób, które zakończyły studia z najwyższą średnią. Mamy tu kilka takich osób. Gdy chodzi o studia stacjonarne na kierunku prawo, pierwszą lokatę otrzymała pani Joanna Szłońska, która z tego, co mi doniesiono, jest nieobecna, ale warto zwrócić tutaj uwagę na średnią, z jaką zakończyła pani magister studia. Jest to średnia 4,95 na 5,0 możliwe, więc nawet pod nieobecność wydaje się, że zasługuje pani magister na gromkie brawa.
Państwa drugą lokatę otrzymuje Pan Michał Poznański ze średnią 4,91. Zapraszamy Panie Państwa. Niezwykle skromni są ci absolwenci z bardzo wysokimi lokatami. Mam taką nadzieję w związku z tym, że pojawi się chociaż osoba, pan magister Jakub Drapiński, który uzyskał trzecią lokatę ze średnią 4,86. Bardzo proszę. Na kierunku administracja, kierunek administracja, studia stacjonarne drugiego stopnia. Najwyższą lokatę uzyskała pani Michalina Ojnowska, 4,77. Czy jest pani magister? Trzecią lokatę uzyskała pani magister Natalia Tomaszewska, średnia 4,64. Teraz, czy za jakiś czas powrócić
do uczelni, chociażby po to, żeby uzupełnić albo pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu konkretnej dyscypliny. Serdecznie Państwa zapraszamy na studia podyplomowe. Dziękuję Panie Dziekanie. Uprzejmie proszę o to, żeby dołączył do nas Pan Profesor Jerzy Ściszewski, ponieważ pozwolimy sobie zacząć od seminarium Pana Profesora. Bardzo proszę. Uprzejmie prosimy, aby dołączyła do nas Pani Magister Anna Maria Kurla.
serdecznie będzie.
pan Gerarda Jerzego. Zapraszamy również seminarzysta profesora Tomasza Koncewicza, pana ministra Dominika Mówczyńskiego,
Owocowa, pana magistra Michała Orzoła. Pani magister Aleksandry Szuk-Szuk-Szczury. Prosimy również seminarzystów pana profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Głosowanie. Pani magister Sylwii Grupa. Pani magister Anny Marii Gierada. Oraz pani magister Agnieszki Wilczewskiej.
asystent pani profesor Kruczalak. Jak sobie? Pani magister Alicja Bodnar. Zapraszamy również seminarzystę pana profesora Wojewódzkiego. Głosowa. Pani magister Martyna Stokwicz. Pani magister Marzena Puchdrowska. Pani magister Katarzyna Maria Kulembe. Pani magister Karolina Ewa Dobka. Również panią magister Paulina Ludzińska. Panią magister Katarzynę Kitowską. Oraz panią magister Hannę Marię Jesionowską. Zostało do seminarium pana doktora Grzegorza Wielczyńskiego. Zapraszamy serdecznie pana magistra Marcina Pawła Wawrzyniaka. Kolejny punkt, patrzę na moją ściągę, to zakończenie, więc muszę jakimś słowem jeszcze pięknym zakończyć, ale potem jeszcze po zakończeniu jest coś w nawiasie i przeczytam to później. Drodzy Państwo, szanowni absolwenci, drodzy goście, rodzice, osoby towarzyszące, serdecznie dziękujemy za poświęcenie tego czasu sobotniego, przyjście do naszej auli, do naszego wydziału. Raz jeszcze serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w życiu akademickim już w innych formułach. Nie chodzi tu tylko o ten załącznik do dyplomu, ale sugerowałbym, żeby od czasu do czasu, jeżeli będziecie surfować po internecie, żeby chociażby zerknąć na naszą stronę internetową, co się dzieje. Może jakaś informacja Państwa przyciągnie. Tak jak mówię, czekamy na Państwa. Jeśli będzie taka możliwość, no bo nie każdy sobie życzy, ale gdy będzie taka sposobność, taka możliwość, bardzo chętnie pochwalimy się również Państwa sukcesami już poza uczelnią. To jest bardzo ważne dla nas, gdy nasi absolwenci mają takie sukcesy, czy na forum publicznym, politycznym, czy zawodowym, prawniczym. Proszę się z nami tymi dzielić, a my będziemy o Państwu bardzo serdecznie pamiętać. Teraz przeczytam to, co jest w nawiasie. Podziękuję.
spokojnie, spokojnie. Czasy starsze są.